Hej, cześć Simona, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic na moim kanale. Ostatnio na koniec odcinka udało nam się dotrzeć do wolnej kopalni. W sumie tutaj jestem po to tylko, w sumie po jedną rzecz. Głównie po to, żeby podejść do Słajniego. Zagadać do niego, no przestań jarać tego blanciora. Dalej. Nie mamy całego dnia. Zapytać kim go, kim jesteś? Jest. Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Okej. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień, resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie. Tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. Nie mam jako tako zamiaru tutaj pracować. Przyszedłem tutaj tylko po to, żeby dostać te spodnie, które dają mi lekką ochronę przed pociskami, bronią, tam takie pierdoły. Tu jeszcze, z tego co pamiętam, jest jeszcze jeden quest. Łokila? Tylko się tu trochę rozejrzę. Tylko nie prób. Chciałem, że... Oczywiście mnie wpuści. Widzę, że nie masz pojęcia, co się... I zapamiętaj sobie. Dobrze. Nawet cię nie znam. A teraz... Dobrze. Hej, ty! Dobra, muszę już przez chwilę z tobą rozmawiałem, cepie. Gdzieś tutaj pamiętam, że był najemnik, któremu trzeba było przynieść jakieś żarcie. Jakieś tam groszowe sprawy, a exp za to dostaniemy, więc myślę, że się opłaca. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj na górze wstawiały przeklęte drabiny w Gothicu 1. Najemnik, kret. Tu, to chyba on. Tak, hej, jest. Ty, co się dzieje? Aha. Jesteśmy w kolonii, wydobywacie rudy, żeby się z niej wydostać. Takie sprawy, o to ci chodziło? Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał. Czyżby? Może masz rację. A dlaczego? Świetnie. Zapytaj mnie. Może mogę ci jakoś pomóc. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. To małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko. Co ty na to? Jest jakiś przekręt. Dobra. Co miałbym dla ciebie zrobić? To proste. Przynieś mi 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Możesz mi wierzyć, nie pożałujesz. Jak już mówiłem, tą bronią pokonasz każdego wroga. Dobra. Przyniosę ci to, co mi tam szkodzi. To świetnie, tylko nie zapomnij. Tak, jasne. Dobra, wszystko mi jedno. Na pewno tego nie mam teraz przy sobie. Zejdziemy na dół i pójdziemy gdzieś dalej. W sumie co teraz by trzeba było zrobić? Możliwe, że wrócę sobie do starego obozu i pójdę sobie tym razem do obozu na bagnie, zdobędę recepturę dla Dextera. Już będziemy mieli jedną rzecz do przyjęcia do starego obozu, odhaczoną. Zrobię wszystkie questy w starym obozie, myślę. Potem wezmę listę od Diego.
i zrobimy test zaufania. Potem na samym końcu, znaczy nie, później sobie zrobimy obóz bractwa, wszystkie próby, a na końcu to, co właściwie chcemy osiągnąć, czyli dołączymy do nowego obozu, aby stać się najemnikiem. Teraz jak już mam ten pancerz, mogę się spróbować z tym wilkiem, może będzie mniej obrażeń zadawał. No zobaczymy. Wiesz, kurde. No, obrażeń mniej zadaje, ale z jakiegoś powodu moje uniki nie działają na niego. Coś mi tu nie gra. Może będę próbował zrobić uniki na bok. Tak, muszę sobie przypomnieć dokładnie, jak się walczy w tej grze. Tak nie działa. No, próbujemy sobie. Może coś z tego wyjdzie. Próbuję go zaatakować raz, zrobić unik. Nie, to też nie działa. Nie mam pojęcia. Dobra, wszystko jedno. Pójdziemy sobie poekspić. Nie ma co tutaj się za długo ten marudzić przy tym wilku. Po prostu nie ma co, bo przestań się jąkać i przestań się gubić w zeznania. Jak już będę trochę bardziej wykokszony, to może wtedy będzie mi prościej się nimi zajmować, tymi wszystkimi mobami tutaj i po prostu szybciej będę zdobywał ten exp. Bez sensu stać tutaj przez 3 godziny próbować zabić tego wilka. Mam grupkę ścierwojadów na oku, którą muszę wyczyścić. No i jakoś to będzie. Tutaj pod nami jest ta jaskinia nowoobozowa. Więc czasami można słychać rozmowy. Co jeszcze? Na pewno w tym playthrough będę chciał pójść pod broni odręczne, na pewno nie pod magię. Ostatnio grałem w Rizena, też właśnie grę od Piranha Bytes. Pod magię i to było najnudniejsze doświadczenie w moim życiu. Zdecydowanie bardziej wolę. A, jeszcze możemy sobie wejść tutaj do karczmy teraz, jak już mamy spodnie kopacza. I pogadać sobie z tamtymi ludźmi. Z tego co pamiętam, tam za dużo rzeczy nie będę miał do ogarnięcia, ale chyba tam jest jakiś albo nauczyciel, albo coś. W każdym razie wejdę sobie tutaj. Aha, a dokąd to się wybieramy? Pogadaj sobie. Do środka? Nie żartuj, Silas puszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Nie widzisz moich spodni, jestem kretem. No właśnie. Jestem kretem i chcę się... Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego... No. Nie szczurów, tylko kretów. To jest Bal Isidro, ale to później się nim zajmiemy. Mordrak, Cheaper. I Silas. Silas. Panie Silas. Co tu masz na sprzedaż? Co tu masz tutaj na sprzedaż? Ryż, ryżówkę, trochę rudy, jakieś pierdoły. Z Cipherem można sobie pogadać, ale no chyba nic. Skończ chlacić do mnie. Porozmawiaj ze mną. Nie, on nic mi się nie da. Mordrak ma coś nowego do powiedzenia? Nie. Ale wiem, że tutaj... A, jeszcze jest Senion. Ale Senion... No skończcie, chlacie. Wiem, że to jedyne, co możecie robić w swoim życiu smutnym, ale no... Przybywasz z... Tak. A, aha. No, to ciekawy dialog, muszę powiedzieć. Gadamy sobie z Jeremiaszem. On chyba nam coś da. Aha, ale to musiałbym iść pogadać z Horacym najpierw. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Dobra, później się tymi dialogami tutaj pozajmujemy. Teraz i tak nic z nich nie wyciągniemy. Musiałbym iść pogadać najpierw z Horacym. A z nim nie ma co gadać, bo on mi daje bodajże 3 punkty siły. Nie chciałem wyjmować broni. Chciałem wejść w punkty tutaj statystyk. A to na razie mnie nie interesuje. Weźmiemy sobie te punkty siły, kiedy będzie już za dużo większy. Bo tutaj na pewnym etapie tej gry wszystkie punkty, tego zapamiętam, nie wiem czy w 1C też tak jest. Wydaje mi się, że tak. Wszystkie punkty zyskują na wartości, kosztują o 5 więcej punktów umiejętności, potem jeszcze o 5, czyli razem o 10, więc wtedy sobie po prostu zagadamy do Horacego, pójdziemy do Jeremiasza, Horac nam da punkty siły, bla 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 bla, to teraz nie jest istotne. Teraz co jest istotne, to pójść zabić te ścierwojady, o których mówiłem wcześniej i
Czy ja mam już 100 bryłek rudy? Nie mam 50, jestem biedakiem nadal. Ale to się nadrobi. Teraz sobie pójdziemy załatwić te ścierwo, jadę tam. A następnie wrócimy do starego obozu, tak jak już wcześniej wspominałem. A póki co nie ma się co przejmować tymi rzeczami w nowym obozie, tym wszystkim się zajmiemy za jakieś 2-3 odcinki. A po później, nie jestem pewien jak dużo czasu nam zejdzie na te wszystkie questy. Może dosyć długo zejść, bo w sumie to są bardzo dużo gadania w tych questach jest. Początkowy etap tej gry jest bardzo przegadany, później jest trochę inaczej już. Będziemy chodzili, farmili moby, będzie mniej gadania, więcej akcji. No, panie ścierwojad, zapraszam. Jeśli dziobnie pierwszy, to już lepiej, żeby nie dziobnął. Nie dziobnął. Z tymi spodniami już ścierwojady raczej nie będą stanowiły żadnego wyzwania, bo jak widać nie zadają one praktycznie w ogóle obrażeń. Chyba się na mnie rzuci taka cała kupa tych ścierwojadów, wtedy to może być faktycznie problem, ale nie przewiduję takich możliwości. No dawaj. Komat mi. No właśnie. I też ta umiejętność walki bronią jednoręczną sporo daje, szybciej to wszystko kosimy. Nie ma takich problemów, że moja postać się nagle zacina w pół ataku i nie wiadomo co z tym zrobić. No chodź. Jeszcze mam szansę na to, że mi krytyk wejdzie, to też w ogóle jest perfekcyjne. No właśnie, już nie trwa 5 minut walka z jednym ścierwojadem, tylko 10 sekund. To mamy załatwione. Pójdziemy do... Aha, jeszcze w starym obozie się na pewno nauczę trochę siły od Diego. Będzie trzeba później jeszcze sobie zdobyć, ale to nieważne, to później będziemy o tym się zastanawiali. Za bardzo wybiegam w przyszłość i bez sensu. Aha, tu jest jeszcze jaskinia z kretoszczurami po drodze, też się tym zajmiemy. Każdy exp jest na wagę złota w tej grze. Zwłaszcza na początku. Początkowo te wszystkie moby są mega trudne do zabicia. Jak się już trochę wykokrzam, to na pewno będzie dużo prościej. Jagody. Zawsze warto mieć z czym się wyleczyć. I kretoszczury. Dużo kretoszczurów, dużo expa. Jednego bym chciał. Się tak nie podniecajcie, wszystkie naraz. No, chodź. Idziesz? Dobrze. Zapraszamy. Chodź, kolega. Wy jesteście paskudne. Ale ty jesteś paskudny. O, jeszcze jeden. Idealnie. Chodź. No dalej. Nie mam całego dnia. No i się zacięło. Czasami nie trafię w dobry moment, żeby wykonać uderzenie i postać tak zacina dziwnie. Tutaj powinny zostać dwa. Już się chyba nie będę bawił w wyciąganie ich, tylko po prostu się ich pozbędę. Właśnie. Ale wy wdęczycie. Dobra. Tutaj coś chyba było. Aha, miksturka. Miksturka i topór. Topór może być lepszy niż moja broń, ale on ma chyba za dużo siły, wymaga ode mnie. A, ja mam jeszcze przecież ten bonus z rynku. A, to nie istotne. Tak, on ma jeden punkt ataku więcej. Wow. Zawrotny jeden punkt. Ale zawsze coś. Pójdziemy sobie tutaj, jeszcze sobie zagadamy do Kawalorna. Który sobie tutaj siedzi sam w tej pieprzonej szopie i przez całą grę tutaj siedzi. O, tak, też warto zabić. Sekunda roboty, a exp jakiś tam jest. Plus mięso chrząszcza, które potem do jakiegoś questa jest potrzebne. Mamy też zardzewiały miecz. Zapisałem na wszelki wypadek, gdyby Kawaloran się zdenerwował, że mu zabrałem zardzewiały miecz spod paszczy. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Wszystkie wykosiłem w tej okolicy, możesz sobie znaleźć inne miejsce. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Być może w czwartym rozdziale, ale nie teraz jeszcze. Pokaż mi swoje towary. No, ale masz dużo rudy. W sumie ciekawe. Raczej wątpię, że bym go dał radę teraz posiekać. Ale no właśnie, nie ma takiej możliwości nawet. Nie zadaję mu żadnych obrażeń, więc to bez sensu.
Ale jak już się trochę podkoksimy, też przyjdziemy do tego, okradniemy sobie ładnie. Te kretoszczury trzeba szybko wykosić, bo zaraz się kawalorem tutaj zbiegnie i będzie próbował mi zabrać exp. My tego nie chcemy. Kretoszczur, jakieś zielsko, drzwi. Są do otwarcia wytrychem? Ja mam jeszcze w ogóle wytrychy? No nie są do otwarcia wytrychem. Aha, czyli zmarnowałem dwa wytrychy. A ile mi zostało? Jeden. Dobra, to wczytam sobie jeszcze raz te kretoszczury zabiję. Nie ma co marnować wytrychów na jakieś drzwi, których się nie da otworzyć. Nawet nie pamiętam, jak je się otwierało. No w sumie nieistotne w tym momencie. Jeszcze raz sobie szybko zabijemy te kretoszczury. Mamy chwilę roboty. Nie ma z tym większego problemu. Drzwi zostawiamy same sobie. Niech sobie te będą nieotwarte. No i tak. Aha, tu jest jeszcze skrzynka u kawalera w chacie. Zapiszę, bo też nie pamiętam, czy on się denerwuje, jak ją otwieram. Chyba nie, chyba ma to gdzieś. No właśnie, jakieś pierdoły do sprzedania. Zawsze warto to zabrać. No i idziemy dalej. Przestań skakać. Już doskoczyłeś do miejsca, w którym chciałem, żebyś doskoczył. Tak. To chyba byłoby na tyle stąd. Idziemy dalej. W stronę starego obozu. No tu jeszcze jakieś pierdoły są do zebrania. To sobie zbierzemy. Nie ma co zostawiać. Jagody. Stary miecz. Wszystko jest na sprzedaż, więc wszystko się pozbiera. Właściwie, moment. Aha, teraz mam pokazane modele tych przedmiotów. Nie wiem, o co chodzi. Nie grzebałem i z modami, może miałem. Zapomniałem o tym po prostu. Zająłem się miniaturką, wstawieniem tego i jakoś tak mi wypadło z głowy. Dobra. Ale myślę, że wejdziemy sobie tamtym wejściem chociaż. Nie, jeszcze do Diego chciałem zagadać siłę, żeby zwiększyć. To najpierw pójdziemy tam. A ile mi właściwie brakuje punktów do levela? Trochę mi brakuje. Nic szczególnego. Ale nie będę chyba sobie dobił levela teraz, żeby sobie specjalnie wbić 20 punktów siły zamiast 10. Te 10 na razie mi w zupełności powinno wystarczyć. Jakoś bardzo szaleć nie zamierzam, jeśli chodzi o zmienione itemy w tym momencie. Gdzie jest Diego? Tu. Siema. Nie podskakuj. Zagadaj do niego, a nie podskakuj, że debil. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, wiem, że możesz. Siłę dwa razy poproszę. Dzięki. Trzymaj. Tyle będzie na ten moment. No i już powinniśmy zdawać trochę większe obrażenia. Na pewno chcę omijać Bladwina póki co, dopóki nie jestem w stanie sobie poradzić z Grimmem. To będę sobie omijał Bladwina szerokim łukiem. Bladwin, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki gnojek, który próbuje od nas wyłudzić pieniądze za ochronę, w cudzysłowie. Tak naprawdę to po prostu chce od nas rudę. Jak mu nie damy, to naśle na nas swojego kolegę, który nas będzie próbował pobić. Mi się nie chce na razie tym zajmować. Zagadam sobie jeszcze do Fiska po drodze. I posprzedaję mu rzeczy, które mam. Pokaż mi. On ma sporo rudy, jakieś bronie. Ząb kopacza może im sobie kupił, ale są teraz istotniejsze rzeczy, które mam na celowniku, jeśli chodzi o zakupy. Na przykład klucz kawalorny. Nie wiem, co to jest nawet. Na przykład ściąganie skóry z zwierząt, bo inne jest mi potrzebne chyba, żeby tamtemu ziomko widać. Ściąganie skóry ze zwierząt, żeby pomnożyć swój majątek. Dawaj mi tutaj rudę. To tyle. Przyjmij. Dzięki. Ty masz też zbroję. Znaczy, zbroję to jest dużo powiedziane. Masz spodnie kopacza. Fajne, ale drogie jak cholera. Nie. Na razie nie. Strażnik to jest Parwes. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Śniący. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania.
zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Znajmy, do tej że jestem zainteresowany. Przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. No pewnie. Mogę zapytać. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii? A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży? Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Mniej więcej przybliżył nam, o co chodzi w bractwie. Jest po prostu banda fanatyków, którzy potrzebują ochrony przed ludźmi, którym się nie podoba to, że są banda fanatyków. Lubię ich obóz, ale raczej myślę, że przystanę przy swojej decyzji, że dołączymy do najemników. Najbardziej lubię Lee i Lestera, z którymi tam się współpracuje. Plus magowie wody są spoko. Tyle. Tak, chcę dotrzeć do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. 21 minut odcinka. Myślę, że tam dojdziemy i tam sobie zakończymy. Poprzedni odcinek to była droga do nowego obozu, teraz będzie droga do obozu bractwa. O nie! Cholera jasna, zjebałem. Nie mam 10 bryłek rudy. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu, no, możesz to zrobić teraz albo później. Nie mam 10 bryłek rudy. To zobacz, miej oczy. No właśnie, idź sobie. I chodźmy dalej, Parwes. Przez tą bramę przy zwalonej wieży. A poczekaj, ja sobie jeszcze usmażę mięsko. Tak się smaży mięso w tej grze, nie wiem. Trochę podgrzane, nawet nie. Nie wiem, ile tego mięsa mam, może chwilę zająć. No. Dobra, starczy na razie. Ile mi tego zostało? Aha. A nie, 49 jeszcze. Nie, tam nie mam czasu. Może sobie poza odcinkiem posmażę. Ktoś mnie zaczepi? Nie. Dobrze. Dobra. Teraz pójdziemy w lewo, tak jak do nowego obozu się idzie w prawo, tutaj pójdziemy w lewo. Po drodze będziemy parę jaszczurów. Śrubowiadów nie będę zaczepiał, bo jestem w stanie sobie sam z nimi poradzić bardzo łatwo. Nie muszę kombinować, żeby je zaczepiać. No, 80 punktów expa piechotą nie chodzi. Chyba, że w tym przypadku. Z balem Parwezem. No sobie pozbieram wszystko w drodze powrotnej, nie ma co. Aha, i mam już pewnie 100 bryłek rudy, ale jak debil nie zainwestowałem w zbieranie skór z wilka, no oczywiście, że nie. Więc kilka jeszcze skór się pójdzie na zmarnowanie. Bardzo ładnie. To co mam po drodze, tak pod nogami, to będę zbierał od razu. Resztę się pozbiera w drodze powrotnej. Przepraszam. Musiałem sobie odkaszlnąć, że picie kawy przed odcinkiem nie było takim dobrym pomysłem. Ale wczoraj byłem trochę ospały i... Oj, sorry. Wypieprzyłem mu siekierą przez plecy. Nieważne. Wczoraj byłem trochę ospały, więc stwierdziłem, że dzisiaj lepiej będzie sobie wypić trochę kawy przed odcinkiem. Może trochę lepiej to wyjdzie. Nie, panie krwiopijca, zostań z nami. Nie goń tych ścierwojadów. O. Miło wiedzieć, że jestem w stanie już sobie poradzić jako tako z krwiopijcą. Trochę mi się pozacinała myszka, więc i tak dostałem po papie dosyć mocno, ale po to właśnie smażyłem sobie mięso, żeby móc się szybko i dosyć sprawnie wyleczyć z tego, co obrywałem. Kogo lejesz? Krwiopijcę lejesz. Pana ścierwojada też możemy ubić. Nie. Zbudź się. Zbudź się, tak, sam się zbudź.
Czy tam jest martwy... Cholera, ktoś mi zabił ścierwojada po drodze. Nie fajnie. Gdybyście słyszeli jakieś uderzenia w tle, to kwestia tego, że moja dziewczyna robi sobie właśnie, znaczy sobie, nam obiad. Skończę nagrywać, to do niej dołączę. O, właśnie o tym mówiłem. Tu mamy kilka jaszczurów, które sobie bardzo chętnie wyluruję. Nie wszystkie naraz, to nie poradzi chłopak. Pojedynczo. Ale chociaż jesteś tak blisko, że pewnie i tak zaatakujesz wszystkie. Legnoja. Dobrze. Jeden z głowy, teraz drugi. Przepraszam, kolegę. Jednego tylko. No, dalej. Nie mamy całego dnia. Sam, żeby sobie z nim poradzić, trochę bym musiał poekspić. A tak to... on sobie to ładnie zabije. A ja będę dostanę z tego expa. Ja to dobiję tylko. I został ostatni. Teraz sobie zapiszę grę, żeby tego nie musiał na nowo robić. Jakby w razie czego coś poszło nie tak. I pana kolegę zapraszam za mną. No już. Raz. Panie Bal, proszę nie uciekać od obowiązków. Legnę. Dobrze. Bardzo ładnie. O to mi chodziło. Exp jest exp. Ile mi brakuje? Dużo. Dobra, nie ma co. Ale mam 10 punktów nauki. To na siłę starczy. Dwa razy sobie jeszcze zwiększę. Jakieś ścierwojady po drodze jeszcze sobie zabijemy. Dajemy już jakieś kropice. Idealnie. 26 minutcinka. No i przez to, że te 10 punktów siły sobie dorzuciłem, to te ścierwojady teraz bardzo ładnie na dwa hity padają. Nie trzeba się przejmować. Za dużo mówi, że nie trzeba się przejmować. No tak. No, nie trzeba się przejmować tym, że będę z nimi znowu walczył. Tu są jeszcze jakieś nasiona dębu, ale jakby... buka. Ale po co mi to ja nigdy nie wiem. Mam jest potrzebne w jakimś queście? Nie jestem pewien. Panie kolega, proszę się nie zacinać. Piekielniki sobie podbieram. Nie ma co je zostawiać. I biegniemy dalej. Tu już widać piękny zielony kolor bagnistej wody. Bagiennej wody? Bagnistej chyba. Zbieram sobie jeszcze zioła po drodze. Dobra, biegnij. Jesteśmy na miejscu, ja widzę, że mam jeszcze trochę czasu, to może się jeszcze trochę cofniemy i ubijemy parę mobów. Trochę expa wleci. Aha, jesteśmy na miejscu. Uważasz, że dotarliśmy. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Dobra. Baw się dobrze. Okej. Okay. A my w tym czasie, co on sobie będzie wracał do starego obozu? Ja sobie tutaj pochodzę i tutaj jest jakaś jaskinia chyba, to sobie ją spróbuję przeszabrować. No, broniona przez krotoszczury, to tak jakby w ogóle nie była broniona. Zapraszam kolegę. No chodź. Jak biegnie. Look at them running. No idealnie, wszystkie po kolei się ustawiają w kolejce. A ten jeden plac gdzieś głębiej, tak? Tak, właśnie tak. Dobra. Krotoszczury zostały pozbyte się. To jest jakaś pałka, ale ta pałka jest chyba gorsza niż mój topór. Tak, dużo gorsze. Dobra. Wybieram sobie, co tu jest. Jeszcze może trochę się cofnę. Zbieram sobie to, co było wcześniej jeszcze i będziemy mogli kończyć. Krotoszczur, mięsko, zawsze spoko. Jakieś zielsko, też zawsze spoko. Alchemii się trzeba nauczyć, ale nie pamiętam, kto uczył alchemii. Ile w tej grze w ogóle była alchemia? Już naprawdę mam duże dziury w pamięci, jeśli chodzi o Gothica 1, dawno w niego nie grałem. W sensie jakby... Nie pamiętam za dużo mechanicznych rzeczy, ale takie pierdoły, co gdzie jest na mapie, to jakoś tak mi utknęły w głowie. Pani Krzepica. Nie zabijajcie mnie. Ja sobie zapiszę grę na wszelki wypadek. Jakbym miał umrzeć, to lepiej nie umierać.
na styk, idealnie. Tam mam jeszcze jakieś... Nie, chciałem to zabrać. Jeszcze mam jakieś ścierwojady. Też się tego pozbędziemy. No, będzie trzeba w pewnym momencie... ale tak będę już, myślę, lepszą broń trochę. Pobiegać sobie po prostu po mapie i poczyścić wszystko. Absolutnie wszystko, co jest na mapie. Żeby się wyekspić przed kolejnym rozdziałem. Zawsze warto zabić wszystko, co na mapie, przed kolejnym rozdziałem. Potem się respią kolejne moby i potem są takie wielkie grupy. To jest jeszcze jakieś silniejsze moby. Ja szczurów to raczej już nie. Dobra. No to myślę, że to będzie na dzisiaj tyle. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym już będziemy sobie, myślę, robili questy dla starego obozu. No i to by było na tyle dzisiaj. Tak jak powiedziałem, do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję. Trzymajcie się, no i cześć.